Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Siwiński. Turniej w Łobrzu. Z Twojej inicjatywy powstał turniej, bo tak już dzisiaj słyszeliśmy. Dlaczego? Dlatego, że warto pomagać. Pomagamy uchodźcom z Ukrainy, solidaryzujemy się z nimi, chcemy im pomagać. Dzisiejszy turniej to jest nasza wspólna wygrana. Wszyscy dzisiaj wygraliśmy, wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Kiedy pojawiła się ta myśl, że robię turniej? Spontanicznie siedziałem w domu, doszedłem do wniosku, że mam sporo swoich przyjaciół, znajomych, którzy grają w siatkę. Oprócz tego moi byli uczniowie, czy byli moi zawodnicy z Olimpijczyka Drawsko-Pomorskie, z Olimpu Łobez, chętnie odpowiedzieli na moje zaproszenie. I jak widzimy, dzisiaj 12 zespołów przyjechało do Łobza na turniej. Wsparcie władz samorządowych? Jak najbardziej. Dziękuję tutaj gminie Łobez oraz starostwu powiatowemu w Łobrzu za wsparcie w dzisiejszej imprezie. Dzisiaj też mocne akcenty, hymn w wykonaniu dzieci. Kto wystąpił? Tak, dzisiaj odegraliśmy hymn Polski i Ukrainy. Dzisiaj będą występowały już dzieci z przedszkola imienia Króla w Węgorzynie i Szkoły Podstawowej w Węgorzynie. Dzieci z przedszkola w Łobrzu. Kto wziął dzisiaj udział w turnieju? Dzisiaj w turnieju wzięły drużyny takie jak Węgorzyno, Resko, Drawsko-Pomorskie, Szczecin. Byli studenci, którzy już są, grają, którzy mnie trenowali, przyjaciele Łobez. Reszta drużyn, po prostu, którzy się zebrali spontanicznie, nazwali się różnymi nazwami i przyjechały do nas. Dzisiaj nie tylko gra, ale też pyszności. Tak, dzisiaj mamy pyszności, słodki poczęstunek. Bardzo dziękuję tutaj właśnie rodzicom, wszystkim, którzy przynieśli ciasta, babeczki, różnego rodzaju wypieki, które sprzedajemy. Wszystkie pieniążki zebrane pójdą tutaj na pomoc dla uchodźców, a w szczególności dziękuję uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łobrzu. Joanna Sienkiewicz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobrzu. Jak pani ocenia organizację takich wydarzeń jak ten dzisiejszy turniej? No przede wszystkim ogromny szacunek dla pomysłodawcy i organizatora wydarzenia, dla pana Arka Siwińskiego. Trzeba panu wiedzieć, że to jest jakby działanie oddolne. To nie jest w tym wypadku akurat turniej zorganizowany przez gminę czy przez powiat, ale zarówno inicjatywa, jak i cały ten ogromny wkład pracy wyszedł właśnie od pana Arkadiusza Siwińskiego, z naszego wspaniałego społecznika, działacza sportowego, prywatnie czy też oficjalnie także dyrektora szkoły w Radowie, więc pedagoga z takim, jak pan widzi, zacięciem również organizacyjnym. Ogromny szacunek za to. Jak oceniam? No tutaj takie hasło mamy, sport i muzyka łączą. I myślę, że to jest tak naprawdę podsumowanie i taka najlepsza recenzja tego wydarzenia. Nie tylko łączą nas tutaj w naszych małych społecznościach, ale też łączą z tymi potrzebującymi na Ukrainie. I mam nadzieję, że to jest taki no, jeden z wielu elementów, wielu cegiełek tego naszego pomocowego, tej naszej pomocowej budowli, którą tutaj wspólnie składamy. Wy jako radni też sprzeciwiliście się? Jako radni Rady Miejskiej Gminy Łobez złożyliśmy swoje stanowisko w formie oświadczenia potępiające agresję Rosji, Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo Ukrainę. W ślad za tą decyzją również poszła kolejna, mianowicie inicjatywa uchwałodawcza, w ramach której zakończyliśmy współpracę partnerską z miastem Istra w Federacji Rosyjskiej i podjęliśmy współpracę partnerską z gminą Brzeżany. Już tutaj mamy pierwsze owoce tej współpracy. To jest gmina, w której mieszka bardzo wielu jeszcze potomków przedwojennych mieszkańców, przedwojenni mieszkańcy rozproszyli się, część z nich wylądowała tutaj na naszych terenach, w naszym regionie. Tam zostało wielu ich krewnych. W związku z tym to można powiedzieć, że są takie więzy krwi, więzy przyjaźni, więzy rodzinne, które no, zamierzamy ożywić i potraktować jako taki wspaniały kapitał na przyszłość, bo wierzymy, że nadejdzie przyszłość lepsza, spokojniejsza, wojna się skończy, a my będziemy przyjaznymi, bratnimi sąsiadami. Piotr Fikła, burmistrz Łobza. Panie burmistrzu, mieszkańcy gminy Łobez zdają ten egzamin z pomocy? Ja myślę, że my jesteśmy chyba przygotowani od dziecka do takiej pomocy. Nie trzeba nas przygotowywać. Tak jak powiedziałem, serca mamy wielkie i do walki, i do pomocy. W trudnych sytuacjach potrafimy się pokazać. Mamy wielu mieszkańców, którzy zadeklarowali przyjęcie obywateli Ukrainy do siebie. My to koordynujemy jako Urząd Miejski, jako gmina. I staramy się pomóc w każdym zakresie po to, żeby to rozlokowanie było jak najbardziej racjonalne.
W tej chwili ilu uchodźców z Ukrainy przebywa na terenie gminy? Są takie informacje? Ja powiem tylko o osobach, które są zarejestrowane, bo mamy taki system, w którym te osoby mamy. Myślę, że w tym momencie 100 osób. Ja jestem przekonany, że ich jest ich więcej, bo to są osoby, które już pracują na terenie gminy i powiatu, ale też osoby, których my jeszcze nie wiemy. Także w tym momencie, kiedy one muszą uzyskać numer PESEL, pojawić się w gminie, ta wiedza do nas dochodzi również, jeżeli wcześniej takowej nie było. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy po to, żeby też czuwać nad miejscami pracy, które są dostępne, bo obywatele Ukrainy nie chcą po prostu siedzieć też na miejscu. Chcieliby podjąć pracę, żyć tutaj w tym momencie w jakiś sposób na tyle normalny, na ile się da, bo każdy z nich ma w sercu swój kraj, każdy z nich ma ojczyznę, myśli o tych osobach, które tam walczą, czyli o mężczyznach, bo większość obywateli, którzy pojawiają się tutaj u nas, większość Ukraińców, to są kobiety i dzieci, także tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę. Ja uważam, że w każdym momencie mogą liczyć na pomoc, co też wydaje mi się, że jest i naszym obowiązkiem, i takim darem tego, co mamy w sobie, empatii. Wicestarosta powiatu łobeskiego Krzysztof Guść. Powiedział pan, że to dzisiaj szybki pomysł, od szybkiego pomysłu do realizacji. Jak przebiegały to przygotowania do turnieju? Właściwie, tak jak powiedziałem wcześniej, szybki pomysł, szybka realizacja, przygotowania, kilka haseł, kilka spotkań i już jesteśmy tutaj. Właściwie organizator Arkadiusz Siwiński przyszedł do nas, do starostwa powiatowego, zaproponował, żeby zorganizować taki turniej. Odzew był natychmiastowy w porozumieniu tu z panem burmistrzem, a to właśnie, że te dwa samorządy, gmina Łobez, starostwo powiatowe w Łobzie bardzo dobrze współpracują, zaowocowało to, że dzisiaj tu jesteśmy, także nie trzeba było namawiać ludzi. Organizator szybko ogłosił to, my na naszych stronach starostwa powiatowego też ogłaszaliśmy ten turniej. W związku z tym mamy dzisiaj chyba 12 czy 14 drużyn, praktycznie nie tylko z terenu powiatu, ale spoza powiatu również. Jako powiat koordynujecie te działania pomocowe tutaj na terenie powiatu łobeskiego? Oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, mieszkańcy powiatu łobeskiego, tak jak powiedział pan burmistrz, oddają wielkie serce, wielkie zaangażowanie do tego, aby pomagać. Pomagamy. Mamy zorganizowane miejsca, mamy jeszcze około 130 miejsc wolnych na terenie powiatu łobeskiego, także ci ludzie zjawiają się do nas, przyjmujemy, nie zostawiamy ich samych sobie, a więc tak jak całe społeczeństwo Polski, tak samo mały taki powiat jak powiat łobeski bardzo zaangażował się w to, żeby pomagać.